Cześć. Cześć, jesteśmy co prawda w Barcelonie, ale już niedługo. No już niedługo, właśnie kończymy nasz pobyt na MWC, w tle widzicie halę, my sobie teraz wypoczywamy na leżaczkach. Wypoczywamy no, zobaczcie. No i postanowiliśmy jakoś te targi podsumować. Coś Ci się podobało bardzo? Bardzo? No. Hostesy? Wiesz co, ja nawet w tym roku mało hostes widziałem. Zacznijmy może, słuchaj, od początku. Po pierwsze, jeżeli chodzi o jakby znaczek jakości, taki na wszystkich półkach, to zauważyłbym Alcatela. To co prawda nie są jakieś genialne smartfony, ale słuchajcie, Alcatel w tym roku wymyślił, że jednak wszystkie z nich będą miały długie wyświetlacze na przykład. 18:9. Od tego najtańszego do najdroższego. Znaczy ja bym tak, wiesz co, podzielił to na segmenty, no bo mówimy tu w tym momencie o segmencie powiedzmy tych tańszych średniaczków albo wręcz najtańszych telefonów. No tak, ja mam takich kilka typów swoich. Adaś, dobrze, nie, okej, ale skontrastuj to z kolei z LG, które co prawda pokazało odnowiony model V30. Natomiast do tego pokazało K8 i K10 ze zwykłymi wyświetlaczami. Nie, z bardzo podobnymi opcjami jak poprzednie wersje. I właściwie... LG to zawód, rozczarowanie. No właśnie, troszeczkę brakuje tego producenta na tych targach w tym roku. Tak, mało. Jeżeli mało chodzi o smartfony. LG, bo nawet pomimo tego, że pokazali taką ulepszoną, wzmocnioną V30 z bajerami w oprogramowaniu, no to jakoś tego tutaj nie widać i ludzie o tym nie mówią. Także... No trochę szkoda mi tego LG, no bo w sumie tak jakby przespali kolejny raz już szansę zaistnienia na MWC. W zeszłym roku taką szansę mieli pod nieobecność flagowego smartfonu Samsunga. No a w tym roku no to no Samsung przykrył trochę to wszystko. Samsung pokazał S9, które właściwie nie aż tak bardzo różnią się od poprzedniej wersji flagowców. Natomiast mają zdecydowanie lepsze aparaty. Co prawda dostaliśmy wyłącznie S9 Plus. Plusa. Adam go w tej chwili będzie robił testy. Zdjęcia robi nocne, szczególnie niesamowite. No słuchajcie, no nie, inaczej, ja podpisałem taki specjalny papierek, ja wam za dużo o tym telefonie mówić nie powinienem. No ale to jest taka udana ewolucja, bo tak naprawdę... W stosunku do S8 no nie ma jakichś diametralnych zmian takich, żeby się rzucały na pierwszy rzut oka. A to jest taka udana ewolucja, wchodzimy w kolejny rok z nowym modelem, który no wiadomo, no jest lepszy od poprzednika, ale to no tak, ale nadal Adam, jest ten core. Wiesz co, zejdźmy może z tego Galaxy. Wysokiego C, dlatego że to jest dosyć szybko jeden flagowiec po drugim. S. I dosyć szybko jest to kolejny wydatek podobnego rzędu jak w przypadku poprzedniego flagowca. Tak. Sorry, ale to boję się, że to jest za mało. Takich idiotów jak ja, którzy lubią oczywiście fotografię mobilną, jest stosunkowo niedużo. Każdy lubi Adam, ale ładne zdjęcia to robi S8. A słuchajcie, wiesz, wydawać kolejne 4000 ładne to już S9. Robi S7 i no. S7 można mieć w tej chwili za naprawdę dobre pieniądze i to nadal jest bardzo dobry Także telefon. Oczywiście bardzo nam się podoba nowy flagowiec Samsunga, bardzo nam się podobają jego nocne zdjęcia, ale jednocześnie ja pamiętam o tym, ile on będzie kosztował dokładnie i jak szybko po poprzednim flagowcu wyskakuje on na rynek. No to jeżeli coś tańszego i równie szybko po poprzednim flagowcu, to Asus pokazał. Telefon trochę tańszy, ale moim zdaniem równie efektowny. Zarządzili z ceną, to prawda. Cena będzie dobra. Mówimy o Zenfonie 5. Obiecują, że będzie robił dobre zdjęcia. Powiedzmy, że czwórka, jak testowałem, robiła dosyć przyzwoite zdjęcia. Nie był to poziom topowych modeli, powiedzmy, czy Samsunga, czy Damiota HTC. Ale bardzo przyzwoite urządzenie, a teraz to przyzwoite urządzenie jeszcze do tego dobrze kosztuje i dobrze wygląda. Adam trochę mówi N-Block, słuchajcie, o Zenfonie 5. Natomiast trzeba pamiętać, że to są co najmniej dwa modele, w zasadzie trzy. Dokładnie. Bo to jest model podstawowy, model o oczko lepsze, on się pronazywa, tak? Z. I no, ale... tą Z-kę ja bym brał, bo... No, i model lekki, model light, który jest jednak zupełnie inną konstrukcją, ma zupełnie inny wyświetlacz. Nie, light mnie nie kręci. I tutaj, no cóż, nie jesteśmy jakby strasznie zachwyceni. Jest to fajny, rzetelnie zrobiony smartfon, ale jednak wersja podstawowa jest tą wersją... Nie, główny piątka, za lighta to dziękuję, ale piątka po prostu... I mamy tam cenę na poziomie jakichś 2000 zdaje się, że... Dwa z groszami, ale niewielkimi tam. Fajna, 200, fajna 200, specyfikacja, 400. Zajrzyjcie do nas. No tak naprawdę ceny jeszcze nie znamy na polski rynek.
Nie, nie to, znamy. Co wiem, to, co mówimy, przeliczamy. To jest oficjalnie, przeliczamy też trochę, także, ale no, będzie na pewno korzystna cena. No, nie tak korzystna jak u Alcateli, ale z kolei no, telefon też mocniejszy, tak? Także no, powiedzmy kolejne wyróżnienie na tych targach. Ja byłem u Huawei. Huawei właściwie nie pokazał smartfonów, bo jak wiecie, pokazuje smartfony P20 za miesiąc. Mhm. Natomiast pokazał dwa tablety. Tablety. Bardzo fajne, ładnie zrobione. Jeżeli ktoś używa tabletów, rzeczywiście warto zajrzeć do sklepu albo zajrzeć chociażby, znaleźć specyfikację gdzieś i zobaczyć, co to jest. Pokazał Ultrabooka, który ma jeden fajny bardzo pomysł, mianowicie kamerkę, czy nie wiem, czy fajny. Wyróżniający się, bo dla mnie to nie jest fajne. To jest kamerka w linii klawiszy funkcyjnych. Jest to rzeczywiście coś, co do tej pory, jest to coś niespotykanego, jakaś tam innowacja. No jeszcze ma jedną zaletę. Z daleka wygląda jak MacBook. To znaczy, jest rzeczywiście bardzo ładny, jest to fajny projekt. Ładna obudowa jest. Wiesz, jeżeli czerpią z dobrych źródeł, to niechże czerpią. Wszyscy podrabiają wszystkich. Co myśmy jeszcze widzieli? No, co widzieliśmy? Taki fajny połączenie komputerka ze smartfonem, taki laptopik mały. Smartfon z mechaniczną klawiaturą QWERTY. Dla mnie trochę odlotowy pomysł, jeszcze tego z dwoma systemami. Można go zabutować albo w jakimś Linuxie, tam jest kilka dystrybucji do wyboru, albo po prostu pod Androidem. Za cholerę nie wiem, jak tam odebrać telefon, bo kurczę, głupio mi było trochę pytać, a ekran się chowa w obudowie. On jest otwierany jak piórnik. Nie wiem, jak pamiętacie Nokia Komunikator, to jest coś bardzo podobnego. Rzecz się nazywa Planet Gemini. Oni w tej chwili zbierają nadal fundusze na Indiegogo. Bardzo, bardzo jakby często i chętnie rozmawiają z tymi, którzy ich tam wspierają. I wprowadzają kolejne zmiany, wprowadzają kolejne dystrybucje Linuxa zoptymalizowane pod to urządzenie. To jest bardzo fajne. Mniej fajne jest to, że ono mechanicznie jest nie do końca chyba przemyślane, dlatego że na grzbiecie, oprócz zawiasów, są jeszcze taśmy. Są dwie taśmy, trzeba te dwie części obudowy jakoś połączyć. No nic lepszego, mądrzejszego, jak taśma na razie nie wymyślono. Jest to oczywiście schowane, jest to pokryte dodatkowym materiałem. Natomiast istnieje jednak obawa, że będzie się brudziło, może się psuć, bo to mechanicznie po prostu. Ale wiesz, ludzie, powiedzmy, komunikatory też tam w środku miały taśmę, czy powiedzmy HTC Dream też miał taśmę i jakoś ludzie tego używali, jakoś się te telefony sprawdzały, no nie psuły się jakoś strasznie. Ale to były troszeczkę inne konstrukcje. No były inne czasy wtedy, tak. No z drugiej strony pamiętam Motorola V3, gdzie notorycznie po powiedzmy pół roku gubił się ekran, bo taśmy szlak trafiał. Gemini jest urządzeniem niszowym, przeznaczonym przede wszystkim dla pasjonatów, którzy chcą mieć na smartfonie po pierwsze klawiaturę QWERTY, to jest rzeczywiście pełna, porządna klawiatura, zapraszam do naszych materiałów, i którzy chcieliby mieć na smartfonie system operacyjny troszeczkę inny niż Android, ale Androida jednocześnie też. Rozmawiałem z człowiekiem, który to prowadzi, mówi, że rzeczywiście różne dystrybucje Linuxa można na tym instalować. Zarówno oni mogą instalować fabrycznie, natomiast można również będzie instalować samemu, przynajmniej z tego, co mówił, tak ma być. Fajne urządzenie, naprawdę fajne. Zabawka dla geeków, po prostu nie dla zwykłego użyszkodnika. Na pewno nie do robienia zdjęć, bo malutka kamerka 5 megapikseli. To do pracy bardziej, no bo to tak? Ta konfiguracja, jaka tam jest, to też nie jest jakiś, nie jest to flagowiec, nie jest to jakiś hiperflagowiec, no taki średniak, także, ale do pracy wystarczy, w zupełności. Poszczegóły na dole macie link, to sobie zobaczycie. Myślę jeszcze, no Chińczyki, kurczę, mnie zwalił z nóg, co to było, patrzcie, uleciała mi marka z głowy, Ulefon. Kurczę, prawie bezramkowy telefon, bardzo ładnie wyglądający, no tylko właśnie. Mam nadzieję, że będzie działał, jak już zacznie działać tak naprawdę i zacznie być sprzedawany, bo pokazywali taki przedprodukcyjny egzemplarz, że po prostu będzie działał tak, jak wygląda. No. Sporo chińskich firm pokazuje tutaj konstrukcje rzeczywiście bardzo udane. Trudno jest na dzisiaj ocenić, na ile one będą udane w wersji sprzedażowej. Natomiast tutaj, biorąc do ręki różne modele, rzeczywiście stwierdzamy, że no przynajmniej wyglądają fajnie, ładnie wyglądają, działają na pierwszy rzut oka nieźle, ale za moment podchodzi ktoś z obsługi i mówi: słuchaj, to nie jest finalna specyfikacja, to nie jest finalna wersja designu, to nie jest finalna wersja softu. W związku z tym tak naprawdę nie wiemy, co oglądamy. Co to będzie, jak będzie działało, kiedy już trafi na półki sklepowe. Niemniej, no,
warto zwrócić uwagę, bo czeka nas wysyp bardzo estetycznych telefonów z Chin. No i tak jak mówię, oby tylko w parze z stylizacją, z designem, z wyglądem szła też jakość działania tych urządzeń. A co do tego, kurczę, powiem wam szczerze, jakoś tak moje nadzieje takie są takie, no nie, niewielkie. Dzisiaj rozmawialiśmy z bardzo sympatycznym Chińczykiem z Nubii. Byliśmy tam, tam są wystawione w tej chwili jakby sample inżynierskie, kawałki różnych modeli, różnych projektów. Nubia zapowiada smartfona. Zapowiada smartfona gamingowego, chłodzonego wentylatorkami w rogach. Zrobiłem, słuchajcie, zdjęcie, ono jest bardzo niewyraźne. Zajrzyjcie do newsów, ono tam jest. Pan powiedział do tego, że ten smartfon ma wyjść jeszcze w tym roku, bo obawialiśmy się, że to jest kwestia przyszłości, że się chcą pochwalić. Ale ten smartfon ma się pojawić jeszcze w tym roku. Jak on będzie wyglądał, nie wiemy. Jaką będzie miał specyfikację mocną. Natomiast nie mamy pojęcia tak naprawdę, co to będzie i jak będzie wyglądało. No taką zajawkę po prostu puścili, postawili kawałek telefonu i tyle, żeby się zainteresowali. No i zadziałało, byśmy się zainteresowali. A jest jeszcze Sony, mój drogi, o którym zapomnieliśmy. Kurczę, kompletnie. Patrz, jak mogliśmy zapomnieć o Sony? No może dlatego, że te telefony tak jakoś nie Sony, zapadają Sony w pamięć? Sony pokazało dwa smartfony, które stylistycznie bardzo jednoznacznie kojarzą się z marką. To znaczy to jest bardzo podobny design, tak. Tyle że odnowione wyświetlacze oczywiście. Zwęzili ramki, dali te modne wyświetlacze 18-9, ale nadal z daleka widać, że to jest Sony. No i tak naprawdę, no dobra, chwalą się nadal tym zapisem w 960 klatkach, który nawiasem mówiąc Samsung w tym roku dopiero odkrył. No ale... Sony ma porządne, niewyróżniające się spokojne telefony. Takie. Sony ma porządne technologie, ma rzeczywiście mnóstwo zwolenników, którzy z roku na rok kupują stale te telefony i są z nich zadowoleni. Ja byłem jednym z nich, powiem szczerze, do pewnego czasu i bardzo rzeczywiście sobie chwalę. Nadal w tej chwili mam XZ Premium, które jest doskonałym telefonem. Niemniej, no, to jest według mnie marka dla konserwatystów, w związku z tym, jeżeli bardzo lubicie niesamowicie jakieś nowinki, to... Sony je wprowadza z lekkim opóźnieniem po prostu. No i tak jest z tymi najnowszymi smartfonami. No po prostu takie smartfony stonowane, o, to jest chyba dobre określenie, bez jakichś wodotrysków. Są urządzenia klasyczne. Tak, robią swoje, ale dali dobre specyfikacje. Miejmy nadzieję, że z ceną też się nie wykupią, bo ceny jeszcze nie podawali, nie? Czy podawali? Ja nie pamiętam. Nie zapadłem, pamiętam cen. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam, czy niskie podali ceny, na pewno nie będą. No tak, ale no, mają mocnego kompakta, mały telefon z mocnymi bebechami. Czegoś takiego na rynku nie ma, także no, może być różnie z tym Sony, może nas jeszcze zaskoczyć. Się okaże, że hita tu puścili, a myśmy go tak po macoszemu potraktowali. Jest kolejna rzecz, o której też zapomnieliśmy od początku, ale musicie nam wybaczyć, jesteśmy po kilku dniach łażenia, po prostu zmęczeni i gadania przez cały czas. Zapomnieliśmy mianowicie o Nokii. HMD, czyli Nokia obecnie, wyrzuciła cztery nowe telefony. Najciekawsze z nich wydają się, po pierwsze, następca banana, charakterystycznego, typowego, klasycznego telefonu. Jest śliczny, ma śliczny, żółciutki kolor, ma wysuwaną, znaczy klapkę klawiaturę. Ale wiecie, wydaje mi się, że banan to powstał tylko po to, żebyśmy zauważyli smartfony, które pokazała Nokia. Nokia pokazała jednego rzeczywiście bardzo mocnego telefonu, jeden bardzo mocny telefon, ósemkę Sirocco, który trafi nawet do Polski oczywiście. Tak. Przede wszystkim wyglądem się wyróżnia, bo specyfikacje no, od takie przyzwoite, ale też bez jakichś, nie? Mnie się podoba, tutaj dziennikarze bardzo narzekają na brzegi. Brzegi są rzeczywiście stosunkowo ostre, znaczy one ostro schodzą wiesz, bokami. Adam wam pokazywał, podejrzewam, na filmie. Mi się bardzo podoba. Fajnie, to jest takie... Czujemy, że coś trzymamy w ręku i to coś nie ma nam ochoty uciec. Wiecie, natomiast... no w przypadku telefonu, który jest śliski z obu stron, to jest dosyć istotne. To jest taki grip, za który trzymamy ten smartfon. Gdyby on był gładki, to pewnie by uciekał z ręki, po prostu. Ta wersja premium niestety będzie dosyć droga i poza zasięgiem potencjalnego, zwykłego śmiertelnika. No. Poza tym pojawiły się jeszcze dwie Nokie, prawda? Pojawiła się jedynka, która jest bardzo prostym telefonikiem z kolorowymi obudowami. Tani, fajny telefonik z Androidem Go, czy jakoś to będzie działało, ale wiecie... Będą update'y. Tak, ja wczoraj dość długo podczas rozmowy tam z przedstawicielem HMD, dość długo międliłem dosłownie w ręku tą jedynkę i wiecie co, feeling tego telefonu jest fajny. Nieduży, lekki,
ta obudowa jest naprawdę porządnie zrobiona, mówimy o bardzo tanim smartfonie. I tak klikałem sobie w tym telefonie, klikałem w te aplikacje, choroba, no działa, no za 89 euro smartfonik. No powiem tak, no bardziej mnie jakby... Wiesz co, na jedynce to mnie nie kręcą dziwi. Kręcą te tanie Nokia niż te mocniejsze. Na jedynce mnie nie dziwi, dziwi mnie, że na bananie działa to, co oni tam zaimplementowali. Działają te proste wersje, nie wiem, Facebooka, proste wersje Google'owe. A dlaczego mają nie działać? No dlatego, że to jest dosyć prosta konstrukcja, dosyć no prosta technologia. Wiesz, nawet prostą konstrukcję trzeba umieć w obecnych czasach sprzedać i opakować. No, chciałbyś mieć telefon bez Facebooka? Bo ja nie. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, jak inżynierowie HMD do tego podeszli i jakby zoptymalizowali ten systemik, że który działa, tam jest, że działa. Żeby działał na stosunkowo naprawdę słabej specyfikacji. No tak, to jest, to faktycznie trzeba odnotować i na plus, chociaż tak jak mówię, no dla mnie banan, pojawienie się banana uzasadnia wyłącznie marketing, przyciągnięcie uwagi i przyznaję, że strasznie skuteczne, bo zobaczcie, gadamy o tym bananie w sumie. Nie mówiliśmy w ogóle o Motorola. Dlaczego nie mówimy o Motorola? Powiedz mi. Dlaczego? No. Nie wiem, nie ma ich tu? Są. No chyba są. Nie ma nowych telefonów, byłem u Motorola. Byłem u Motorola, są nowe Motomocy, zresztą bardzo fajne. Strasznie lubię Motomoc, tą koncepcję całą, ale cholera, tak jakbyście mnie zapytali, czy kupiłbyś sobie smartfon Motorola, to już bym tak usiadł, tak zaczął rozważać i tak pewnie bym rozważał przez parę godzin, nie wiem co bym odpowiedział. No to lepiej nic nie mówmy, powiedzmy jeszcze, że są nowe katy. Katy w S60... i Land Rover. Jakże on się nazywa? S61. Z kamerą termowizyjną, ale teraz lepszą. I ma trochę lepszą rozdzielczość, ma miarkę laserową, czy dalmierz laserowy. Dalmierz ma, możemy sobie, po prostu mamy miarkę jeszcze dodatkowo w telefonie, nie tylko kamerę termo. Na ale stoisku kata jeszcze jedno urządzenie pokazywali Land Rovera, to też jest wbrew pozorom smartfon. Tak, z tym, że to też już nie jest pod marką kat, tylko to jest po prostu pod marką Land Rover. Land Rover. Jest to ten smartfon, który w założeniu też ma być modułowy. W tej chwili... No raz, że mają GPS-a oferować, takie... dwa, że znacznie większe baterie. Są w tej chwili dwa moduły do wyboru, jest to stosunkowo niedużo. Ten GPS to chodzi po prostu o antenę, on ma znacznie większą antenę, która teoretycznie lepiej powinna odbierać sygnał satelitarny. No to telefon taki outdoorowy, typowo, jeżeli pomyślą jeszcze nad różnymi modułami do niego, no tylko to tanie nie będzie. Ale ciekawostka, po prostu ciekawostka. Widzieliśmy polskich wytwórców folii i szkieł. Tak. Na przykład. Widzieliśmy MyPhone'a, który tutaj się wystawia i Maxcom'a również, który też jest polską marką. Co jeszcze widzieliśmy? No tu jest masa rzeczy. Słuchaj, jakbyśmy tak chcieli o wszystkim opowiadać, to ten film by trwał kilka godzin. Wiecie, tu jest tak, że my się po prostu skupiliśmy na smartfonach, bo to jest nasze zadanie, ale tak naprawdę to tutaj jeszcze się wystawiają i usługodawcy, i deweloperzy aplikacji, i producenci różnych tam pierdółek, akcesoriów. Też Nefosy jeszcze z telefonów widzieliśmy, o Nefosie zapomniałem. Słuchajcie, ja z racji tego, że no, całą noc będziemy w drodze, bo tak nam się dziwnie lot ułożył, robię lenia i w opisie do tego filmu ja wam rzucę link do takiej podstrony, do biuletynu, gdzie macie wszystkie nasze informacje z Barcelony i możecie poczytać o wszystkim, o czym tu dzisiaj rozmawialiśmy. No i będzie nietypowo, bo będzie tylko jeden link i krótka zajawka. A ja wam powiem, o czym nie napisaliśmy. Nie napisaliśmy na przykład o tym, że jest tutaj HTC z nowym Vive'em. Nie napisaliśmy głównie dlatego, że rzeczywiście dosyć trudno jest się tam dopchać i obejrzeć wszystko. Dlatego są deweloperzy, jest mnóstwo osobnych boksów z prezentacjami, jest po prostu trudno. Ten Vive tutaj chodzi, ten nowy chodzi i na kablach i chodzi bezkablowo również. I ma znacznie lepszą rozdzielczość niż to ciężko to pokazać wam nawet na wideo, bo to po prostu trzeba założyć na baniaki i zobaczyć. Pozwól mi powiedzieć, ja nie upieram się na Vive'ie. Znaczy nie upieram się przy Vive'ie. Poza tym są jeszcze rozwiązania smart home. Są inteligentne samochodziki, widzieliśmy bardzo fajnego smarta. Są rozwiązania VR-owe poza Vive'em jeszcze. Co jeszcze widziałeś? No, rzeczy ogólnotechnologiczne. Namawiamy sobie przypomnieć. No, 5G żeby... wszędzie nas tu straszy. O 5G, 5G, dokładnie. Ale wiecie co? Tu oni 5G, a ja bym chciał mieć, kurczę, w centrum Barcelony chociaż 3G, tak?
działające porządnie. Wiecie? Wysyłanie danych stąd jest koszmarem, moi drodzy. Słuchajcie, wiecie, że to są miejsca w centrum dużego miasta, gdzie telefon przełącza się w Edge'a? Serio. I to nie to, że gdzieś w budynku, w piwnicy. Nie, na ulicy po prostu. Także chwalmy, moi drodzy, chwalmy naszych operatorów, słuchajcie. Serdecznie polskich operatorów, naszych drogich operatorów, nie, już nie drogich, naszych kochanych operatorów pozdrawiamy. Naszych stosunkowo tanich operatorów, może tak no, powiedzmy. Serdecznie pozdrawiamy, bo naprawdę polski internet mobilny, no to w porównaniu z barcelońskim... Nie, to jest potęga po prostu. A tymczasem, słuchajcie, chyba się z Wami już pożegnamy, bo, kończą nam się tematy. Znaleźlibyśmy prawdopodobnie, ale nie zrobiliśmy żadnej listy dzisiaj. Dokładnie, robimy to na gorąco, na szybko, spontanicznie, ale za to szczerze. No wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Was jeszcze ciepło. Z Barcelony, jutro już będziemy w Polsce. Jutro już będziemy w Łodzi, widzimy się z Łodzi. Cześć. Wszystkiego dobrego, cześć.